Do tej pory zrobiliśmy sobie takie podstawowe nauczania na temat małżeństwa i rodziny. Mówiliśmy o tematach narzeczeństwa, o tematach zapoznawania się, też wyboru małżonka, kryteriów pewnych, form zarówno duchowych, jak i tych na przykład, takich dotyczących duszy człowieka. Czyli zrobiliśmy taką dobrą podstawę tego wszystkiego. Teraz ja chciałbym już zacząć omawianie tematu małżeństwa jako takiego. Może zacznijmy od Ewangelii Marka 12:25. Ewangelia Marka 12:25. Tematem dzisiejszych warsztatów jest ten temat główny, to jest co to jest małżeństwo w ogóle. I ten werset na to zaczyna. Albowiem, gdy powstaną z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jako aniołowie w niebie. Ten werset, on pokazuje nam pierwszą fundamentalną prawdę o małżeństwie, która jest dla nas ważna, ponieważ ja też chcę, żebyście taką rzecz wiedzieli. Ja wam nie będę mówił spraw związanych z małżeństwem, takich, które zasadniczo zostały powiedziane w większości wspólnot chrześcijańskich, bo to nie ma sensu. Bo są takie klasyczne wykłady na temat małżeństwa, ja w ogóle tego nie chcę robić, bo to wszystko zostało powiedziane i to jest powielane tylko. Są konferencje na ten temat, tłumaczenie ludziom tego. Ja to też przerabiałem wielokrotnie i potem powiem wam szczerze, że nawet studiowałem te wszystkie swoje notatki z wielu lat i troszkę kurczę załamany tym jestem, powiem szczerze, tym co ja ponotowałem przez te lata. Naprawdę, wiecie. Ostatnio przeglądałem takie też duże moje notatki z takich konferencji o małżeństwach i po prostu patrzyłem, mówię, kurczę, tacy mówcy, co oni tu mi opowiadali w ogóle? Ja tam te strony spisywałem tego wszystkiego. Mówię, cholera, to w 90% to tego nie ma w ogóle. To jest taka teoria w ogóle, wiecie. A ja chcę, żebyśmy my mówili o małżeństwie w taki sposób, który daje nam jakieś realne funkcjonowanie. Bo to o to chodzi. I ten werset pokazuje nam bardzo ważną prawdę. Otóż prawda ta mówi o tym, że małżeństwo jest natury ziemskiej. To w ogóle nie jest niebiański produkt. Ono jest natury ziemskiej. Zaraz to wyjaśnię. Małżeństwo jest stworzone tylko dla potrzeb ziemi. Ono nie jest stworzone dla potrzeb nieba. W niebie za mąż wychodzić nie będą i żenić się nie będą. Dalej, po zmartwychwstaniu na nowej ziemi, a nawet, bo przecież wiemy, że zmartwychwstanie następuje, kiedy jeszcze jest stara ziemia, bo przecież cały okres milenijny, czy okres tak zwanego tysiąclecia, tego panowania mesjańskiego, to jest na starej ziemi. No i tutaj jest napisane, że nawet po zmartwychwstaniu za mąż nie będą wychodzić i żenić się nie będą. Tak? No nie będą. Dlaczego nie będą? No bo to jest przyporządkowane tylko do tego okresu życia, do tego. Ten okres życia, małżeństwo jest przyporządkowane do tego okresu życia, czyli do życia, gdzie człowiek funkcjonuje na ziemi w w tej formule ciała i w tej konstrukcji. Czyli małżeństwo, które nas interesuje, albo ta strona małżeństwa, która nas interesuje, to jest to, co my mamy, co my możemy realnie przeżywać tutaj na tej ziemi, tak? Nas nie interesują teorie. Ja słyszałem, wiecie, mnóstwo teorii, no małżeństwo, to jest przymierze wieczne. Ja potem czytam te rzeczy, bo to nie jest przymierze wieczne żadne. To jest jedno, ja mam jedno przymierze istnieje wieczne. Wiecie, jakie jest przymierze wieczne jedno? Między człowiekiem a Chrystusem. To jest jedno przymierze wieczne. Nie ma innych przymierzy. A mnie przez lata uczono takich rzeczy. Ja teraz mówię, studiowałem notatki, mówię faktycznie, kurczę, to nieprawda jest wszystko. To nie jest prawda. To jest coś, co zostało przeprowadzone przez system religii, przez system humanizmu. Dlatego musimy rozpoznać, tak? Specyfikę małżeństwa. Czemu? Abyśmy mogli z tego małżeństwa wyciągnąć jak najwięcej jako z daru Bożego, który został dany. Rozumiesz? Bóg dał ci pewne rzeczy po to, żebyś z nich wyciągnął jak najwięcej, przez to On jest uwielbiony. Bóg ci dał intelekt, dał ci emocje, tak? Dał ci wiele, wiele rzeczy. Dał ci ciało fizyczne. I ty masz wyciągnąć z tych rzeczy wszystko, co jest przyporządkowane tym rzeczom, aby Bóg został uwielbiony. I małżeństwo jest darem, konstrukcją, którą wymyślił Bóg, którą zaaranżował Bóg, ale dla potrzeb ziemi w tej formule, którą my dzisiaj rozumiemy. Czyli tak naprawdę temat małżeństwa zakończa się w momencie porwania Kościoła. Porwanie Kościoła zamyka temat małżeństwa. Tak jak porwanie Kościoła zamyka temat fizycznych ciał naszych. W niebie ludzie, którzy byli na ziemi małżeństwami, będą wiedzieli, że są małżeństwami, czy też byli, bo w różnych okresach czasu będą umierali, czy też odchodzili do Pana, czy też będą porwani różnie. Ale to nie będzie miało tam absolutnie znaczenia. I również po zmartwychwstaniu to nie będzie miało żadnego. Bo nowe ciała, które otrzymamy, nowe uwielbione ciała, tak? One będą ciałami niełączącymi się. Te ciała się nie łączą. Bo to są ciała jakie? Doskonałe. Dlaczego my się łączymy dzisiaj? Bo mamy niedoskonałe ciała. Potrzebne są dwie osoby na przykład, żeby się urodziło dziecko. Tak? A w ogóle dziecko się musi rodzić. Taki jest czas na ziemi, tak się Bóg, tak jest na ziemi. Ale to jest ten okres. Ale potem tego okresu nie będzie. To się zakończy. Te ciała, te uwielbione ciała, one nie będą w żadnej mierze potrzebowały tego, czego my dzisiaj, co my dzisiaj nazywamy związkiem małżeńskim. Dlatego my musimy zacząć oglądać małżeństwo z takiej perspektywy, z jakiej je stworzył Bóg i na maksa z niego wyciągnąć. Dlatego pierwszą rzecz, którą ustanawiamy gdzieś w sobie, to jest to, że małżeństwo jest stworzone tylko na potrzeby ziemi. Tutaj. Teraz chcę powiedzieć o jakie są cele istnienia małżeństwa. Dwa podstawowe cele istnienia małżeństwa. Pierwszy cel, Pierwsza Księga Mojżeszowa, 1 rozdział, wersety 26-27. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem, nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyzna i niewiasty stworzyli. Pierwszą rzecz zauważmy. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego nam. I do tego zestawienia stworzył Bóg człowieka na obraz swój, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. A więc widzimy, że Bóg powołał małżeństwo, aby w nim w najdoskonalszy sposób zaprezentować miłosną bliskość, która ma swoje źródło w relacji Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójjedyny Bóg. Tak? Ojciec, Syn i Święty Duch. Co między nimi zachodzi? Głęboka, mistyczna relacja miłości. To najgłębsza bliskość, jaka istnieje. Dlaczego Bóg się w ogóle przedstawia jako wielobóstwo? Jednorodne wielobóstwo. Czemu On to robi w ogóle? Ponieważ On nam komunikuje od samego początku stworzenia, tak? Że bliska, miłosna relacja, tak? Jest Jego chlebem powszednim. Że to nie jest bóstwo, które sobie jest. Cały świat zna bóstwa. Tak? Jest mnóstwo bóstw i wszędzie to są postacie, które są samodzielne, jednorodne, silne, władcze, tak? Takie bóstwa mamy w tym czasie. Każde z bóstw. A on tu się przedstawia jako jednorodne wielobóstwo. Szok! Bóg trójjedyny. Nie trzech bogów, ale Bóg trójjedyny. Coś, co się nie mieści w ogóle w koncepcji umysłu ludzkiego. Dlaczego on to robi? Ponieważ on w ten sposób komunikuje to, że jest miłością. Od początku on to komunikuje. To, że między nimi zachodzi jakaś głęboka relacja. Coś bardzo intymnego. Coś, gdzie nie ma żadnej bariery. Coś, gdzie jest absolutne porozumienie, ale jednak cały czas są to odrębne istoty. Szok. I teraz uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobny nam. Wielu ludzi tylko bierze pod uwagę to, że on stwarza nas jako trójjedynych. Okej, to jest prawda. Że on nas stwarza na wizualny obraz swój. To też jest prawda. Ale to idzie jeszcze głębiej. On nas stwarza dlatego, jako mężczyznę i kobietę, abyśmy mogli zacząć doświadczać tego, czego on doświadcza jako Ojciec, Syn i Święty Duch. Czyli on stwarza mężczyznę i kobietę, aby między nimi zaczęła zachodzić miłosna, intymna, głęboka relacja, która zachodzi między Ojcem, Synem a Świętym Duchem. Bo gdyby człowiek był jeden, to nie byłoby możliwości, aby ta relacja zachodziła. To on od razu stwarza dwoje, żeby pokazać, mi chodzi o to. A więc Bóg powołał małżeństwo, aby w nim, w tym małżeństwie, w sposób najdoskonalszy zaprezentować miłosną bliskość, która ma swoje źródło w relacji Ojciec, Syn i Święty Duch. I to jest pierwszy powód powołania małżeństwa. Ten powód to jest potrzeba miłosnej, intymnej relacji. To jest ta potrzeba, bo to jest małżeństwo. Ono po to powstaje. Po to powstaje. Pierwszy powód, pierwszy cel istnienia małżeństwa. I drugi. Pierwsza Mojżeszowa 1:28 mówi: i błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się, rozmnażajcie. Bóg powołał małżeństwo do prokreacji, czyli zaludniania. I to jest cel numer 2. W W ten sposób wymyślił Bóg zaludnianie ziemi. W ten sposób. On nie natworzył ludzi, tylko on w pewien sposób, a to jest w ogóle też bardzo ciekawe, od samego początku składa odpowiedzialność na człowieka za to, aby tworzył rzeczywistość na ziemi. I mówi do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i zaludniajcie ziemię. Ja za was tego nie zrobię. Nie natworzę klonów, nie natworzę Adamów i Ew pełno. Ja tego nie narobię. Wy to lubicie. Rozumiecie? Taki cel. A więc widzimy dwa podstawowe cele. Cel pierwszy, najważniejszy. Tak? Głęboka, intymna relacja miłosna, odzwierciedlająca relację Ojca, Syna i Ducha Świętego. I drugi cel, jemu podrzędny, zaludnianie ziemi, czyli rozwój człowieka w sferze fizycznej. Oczywiście wiąże się to również z kwestią, bo ja tylko poruszam tą podstawę, bo my dzisiaj jesteśmy zupełnie w innej epoce. Dzisiaj te rzeczy możemy przekładać na rozwój ludzi w sferze duchowej. My zdradzamy ludzi w duchu. Tak? Dzisiaj mamy o wiele szersze zadanie. Dzisiaj nasze zadanie jako ludzi, ponieważ nie jesteśmy tylko ludźmi, ale jesteśmy ludźmi bożymi, tak? To tak naprawdę troszkę dzisiaj ma inny cel. Ale zasadniczo mówimy o tych podstawowych celach człowieczeństwa. I słowo błogosławił oznacza to, że jedynie w ochronie małżeńskiej dzieci rodzą się prawidłowo i mogą się prawidłowo kształtować. Czyli ten Bóg pokazuje, że to małżeństwo, ono tak naprawdę jest ochroną dla tych dzieci. Że te dzieci to nie mają powstawać od tak sobie. Tylko że one mają w czymś być. Czyli te dzieci są momentalnie wmontowane w rodzinie. Ja wam też chcę przy okazji tych warsztatów w małżeństwie i rodzinie, żebyście też sięgali sobie głębiej w te tematy i przerzucali te sprawy na epokę ducha, gdzie jesteśmy dzisiaj tutaj. Zobaczcie, jak to wszystko koresponduje z tym, co się dzieje teraz. Zradzamy ludzi duchowo, gromadzimy ich w rodziny, budujemy duchowe ojcostwo, budujemy duchowe rodziny. To jest wszystko odzwierciedlenie tego pierwotypu fizycznego. Rozumiecie? To jest to. Cały czas ten jego zamysł. Dzisiaj o wiele bardziej poszerzony, rozwinięty. Ale widzimy te dwa główne cele istnienia małżeństwa. Małżeństwo nie istnieje z innych powodów. To nieprawda jest. Nieprawda, że jest to jakieś przymierze, że jest to coś, co tam się zawiera przed Bogiem, że tam w ogóle się to nakręcona jest koniunktura taka człowieku, że to szok tym wszystkim. Dlatego później, jak się rzuca jakieś hasło rozwodu czy czegoś, rozumiesz, to ludziom w ogóle, wiesz, ludzie sobie włosów wyrywają. Aaaa! Rozwód wziął, no i co z tego? Tak? Co z tego, że on wziął rozwód? On wziął rozwód, proszę ciebie, tak? A ja ludziom w ogóle kości gryfem od sztangi łamałem. Ja się pytam, co jest gorsze. Czy gorszy jest rozwodnik, czy gorszy jestem ja? Okej? Masz pretensje do rozwodnika? Tak? A do mnie nie masz? Jak wyglądają uwarunkowania prawno-moralne? To jest kolejna ważna rzecz, żebyśmy wiedzieli o małżeństwie. Z uwagi na to, że małżeństwo jest powołane na potrzeby ziemi, to podlega one prawom ziemskim. To czy to się podoba komuś, czy to się komuś nie podoba. To podlega prawom ziemskim. I teraz pierwszy aspekt prawno-społeczny. Z perspektywy nieba, przyjaciele, wystarczającym powodem, aby być razem, aby dwoje ludzi było razem, to jest miłość wzajemna. To z perspektywy nieba. Rozumiecie? Boga nie interesują papiery, Boga nie interesują dokumenty, akty małżeństwa i wszystkie te inne rzeczy. Boga to nie obchodzi. Z perspektywy nieba, rozumiecie, o czym mówię, to jest bardzo ważna informacja. Ale małżeństwo nie jest w niebie, tylko jest tutaj. Tak? Tylko jest tutaj. Dlatego tutaj, ponieważ jesteś na ziemi, to kiedy wchodzisz w związek małżeński, w normalny, legalny związek małżeński, to wchodzisz zgodnie z zasadami społeczeństwa, w którym żyjesz. Takie, jakie jest społeczeństwo. To jest bardzo ważne. Takie, jakie jest społeczeństwo. Jeżeli w tym kraju jest takie społeczeństwo, to robisz to tak, jak w tym kraju. Jeżeli byś był Eskimosem, to tak jak w kraju Eskimosem. Ok? Jak w Kongo, tak w Kongo. Nie inaczej. To są aspekty prawno-społeczne. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia jak. Tylko tak, żeby się do ciebie nikt nie przypieprzył. To bardzo proste. To prościej nie można. To nie róbmy z tego w ogóle jakiś, rozumiecie, o co chodzi? To nie róbmy z tego w ogóle kłopoty, którą religia z tego zrobiła, wiesz. To nie tak działa. Do mnie nieraz ludzie przychodzą, a jak to jest przed Bogiem? Ja mówię, a Boga tego obchodzi. Okej? Mieszkasz w Polsce, tak? 80 zł czy 100, nie wiem ile się płaci teraz. Ile? 80 się płaci. 80 zł. Każdy urząd miasta. Zaraz problemu. Idź, weź ten ślub. A pobłogosławisz, masz, ja cię pobłogosławię, chcesz, to cię pobłogosławię, chcesz, to nie wiem, to się obrzezam cię, jak chcesz, nie wiem, co, oby ci dobrze. Ja cię i pobłogosławię, i nie ma problemu. To ci pasuje, to twoja sprawa. To rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, dlaczego ja tak podchodzę do tych rzeczy? Bo ja znam serce Boga. I ja to w ogóle rozumiem. Ale też rozmawiając z ludźmi, mówię, weź te 80 zł, weź się ożeń, czy wyjdź za mną. Jesteś ewangelistą. Co powiesz ludziom, że znioszyjesz na kocio łapę, bo Bóg jest dobry? To musisz żyć w ukryciu. Buzi jej nie dasz. Chcesz jej dawać oficjalnie buzi? 80 zł. Spójrzmy na rzeczy realnie, bo to tak działa. Ludzie, jakby papier w urzędzie miał trzymać małżeństwo w sukcesie, no to sorry. Bez przesady. Już mamy za sobą to, w jaki sposób się popieramy, tak? Skąd bierzemy objawienie, jak funkcjonuje miłość, tak? To miłość jest wieczna, tak? To miłość cię łączy z drugim człowiekiem, amen? A dokument jest po to, żeby się do ciebie nikt nie przypieprzał. Taka jest prawda o małżeństwie. I żebyś miał normalne prawa, których potrzebujesz na różnych odcinkach. Żeby twoje dzieci miały normalne jakieś prawa. To, co jest potrzebne, okej? Bo żyjemy w sposób... Tak samo, przecież my robimy wszystko od strony pragmatycznej. Po co my rejestrujemy federację? Po co my te wszystkie rzeczy robimy? No przecież nie po to, że my chcemy mieć dokumenty tutaj, 18 pieczątek, żeby tam nakorzystać, tak? Bo nie mamy co innego robić, tylko stemplować wszystko. Człowieku. Nie potrzebujemy nic stemplować, potrzebujemy mieć federację, dlatego że potrzebujemy mieć normalne prawa, bo żyjemy w tym kraju. Byśmy żyli w innym kraju, to może inaczej byśmy musieli te rzeczy robić, byśmy robili inaczej, tak? A żyjemy tutaj, robimy tak. A więc ten aspekt prawno-społeczny polega na tym, że my legalizujemy związek zgodnie z zasadami społeczeństwa, w którym żyjemy. Ponieważ w innym wypadku małżeństwo nie będzie społecznie uznane, a więc będzie ograniczone społecznie. Ok? Ale to nie będzie problem od strony jakby z perspektywy serca Boga. To nie będzie grzech Z perspektywy serca Boga to będzie grzech z perspektywy takiej, że nie masz prawidłowego wpływu. Bo będziesz chciał komuś głosić Chrystusa, a ktoś powie, a ty z tą mamą tutaj co tak mieszkasz? Bez ślubu już 18 lat, dzieci macie troje, co? Ty Kowalski, ona proszę ciebie, Jankowska. A skąd pani wie? A teraz się wszystko wie. To już w Google'ach piszą o tym, że ty z nią żyjesz tutaj, że ciebie dzieci macie i inne nazwiska i wszystko. To już Google wie nawet. I co? Jesteś niewiarygodnym człowiekiem w tym momencie. Okej? Okay? Rozumiecie, o czym ja mówię? Prawidłowe spojrzenie na ten aspekt musimy mieć. Prawidłowe spojrzenie. I mamy drugi aspekt, moralno-społeczny, czyli każde społeczeństwo ma swoją moralność. Każde społeczeństwo. Ponieważ moralność też jest natury ziemskiej. Jest natury ziemskiej. No Bóg nie jest osobą moralną. Bóg w ogóle nie wie, o co chodzi z moralnością, tak? Bóg ich tam nago stworzył, jeszcze mówi przypadkiem z drzewa poznania dobra i zła nie jedźcie, bo się dowiecie, że nago chodzicie. Się dowiecie, się ubierzecie jeszcze. Wiesz, o co chodzi? Tu w ogóle mówi, nie róbcie tego, bo to tak jest lepiej. Bóg nie ma takiej przestrzeni. Natomiast społeczeństwo ma przestrzeń moralną. I teraz przestrzeń moralna społeczeństwa musi być zaakceptowana przez ludzi żyjących w tym społeczeństwie. I ty możesz być wolny jak dzik na zakręcie w swoim sercu. Rozumiesz? Ale masz odpowiedzialność społeczną na poziomie moralnym. My tu nie głosimy w Kościele moralności. My tu głosimy ludziom prawdę. Moralność jeszcze nikogo nie przyprowadziła do Jezusa, do upamiętania, do niczego. Ja uważam, że do piekła idzie więcej ludzi dobrych niż złych. Bo uważam, że więcej złych się nawraca. Takie jest moja jakaś obserwacja w ogóle. Że jakoś więcej się złych nawraca. Mniej dobrych. Dobrzy w ogóle są bardzo sprawiedliwi. Niekoniecznie chcą się nawracać do Jezusa. I do piekła idzie więcej dobrych. W piekle jest więcej dobrych ludzi niż złych. A w niebie odwrotnie. Małżeństwo, aby mogło być uznane przez społeczeństwo, powinno funkcjonować w realiach moralnych danego społeczeństwa, w którym żyje. Ok? Bo miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Czyli ja muszę żyć tak, żebym nie niszczył drugiego człowieka w społeczeństwie, w którym żyję. Moja wolność. Ja jestem wolny człowiek. Bardzo wolny. Ale moja wolność, ona nie może zniszczyć. Bo ja nie chcę, żeby moja wolność niszczyła. Dlatego ja muszę uczyć się używać swojej wolności. I żyjąc w społeczeństwie, w którym żyję, tak? Ja muszę funkcjonować w systemie społeczno-moralnym, takim jak to społeczeństwo tutaj wyznacza. Ja mogę to wszystko naginać do pewnego momentu, bo to oczywiście są wszystko rzeczy wyolbrzymione i tak dalej. Ja to mogę nagiąć, okej? Ale ja świadomie pewnej granicy nie przejdę. Nie to, że ja nie przejdę przez lęk, bo ja się nie boję. Ja mam wywalone generalnie na to. Natomiast ja sobie zdaję sprawę z zasad Bożych, że miłość bliźniemu zła nie wyrządza, więc ja moje życie prowadzę w ten sposób, żeby bliźniemu zła nie wyrządzać. To jest nieważne, że ja uważam, że to i tak go nie skrzywdzi. Bo tego nie skrzywdzi. Ale ja tak krzywdzę. Bo to mnie obowiązuje. I małżeństwo musi się w tym zjawisku poruszać. Za czasów Dawida żadnym problemem było to, że Dawid miał 17 żon i wszyscy mówili, jest w porządku Dawid. I on wszystkie kochał i ze wszystkimi uprawiał seks i wszystkie żyły w dobrej komitywie. I koniec. Taki był porządek moralno-społeczny tamtego czasu. Rozumiesz? I Bóg nie ma z tym żadnego problemu, że Dawid ma 17 żon. I dalej Dawid był nazywany mężem według serca Bożego. Rozumiesz? On był kochliwy, ten Dawid. To pojechał na jakąś wyprawę, jakąś tam płatnicę zobaczył, proszę ciebie, zaraz się wzięło świat. On kochanek nie miał, Dawid, nie? To nie był w ogóle taki, on nie chodził na żadnych prostytutek, nie chodził na żadne tamtego, nie miał romansów żadnych, on miał 17 żon. Ktoś mówił, o, ja mówię, o co? No tak, poczytaj Biblię, człowieku. To Epigej spotkał przeciętnie męża, nastraszył, wziął się udusił tamten człowieku. Wziął wdowę od razu człowieku, wiesz, tak, no tak sobie żył ten tam. Taki był porządek społeczno-moralny. Dawid nie miał z tym problemu, Bóg nie miał z tym problemu. Myślę, że serce Boga się zmieniło, serce Boga się nie zmieniło. Ale żyjemy w określonym systemie społecznym. I mądrość jest w tym, aby w tym systemie społecznym, tak, funkcjonować w uznanej tutaj formie moralności. Tak musimy funkcjonować i my musimy rozumieć, o co tu chodzi. Dlatego z perspektywy Bożej, tak, małżeństwo, tak, jest związane z tym, o czym mówiliśmy do tej pory. Wybór partnera na poziomie objawienia, miłości, tak? Analiza tego, jak wygląda jego osobowość, to jest coś, co nas definiuje. Te rzeczy, które mówię dzisiaj, są uporządkowywaniem zjawiska w celu normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, w którym żyjemy. A więc moja w ogóle prośba, nie gloryfikujmy rzeczy, których się nie gloryfikuje. Ok? Nie gloryfikujmy instytucji małżeńskiej. Gloryfikujmy miłość małżeńską. To jest wielka różnica niż gloryfikowanie instytucji małżeńskiej. To jest tak jak gloryfikowanie instytucji Kościoła, tak? Na poziomie, proszę Ciebie, prawnym. Ja mamy Kościół. Mamy tak. Super. A ile w Twoim Kościele jest Kościoła? Ile masz Kościoła w Kościele? Tak? Bo to idzie w tą samą stronę. W ogóle ile jest miłości w Twoim małżeństwie? Ile jest miłości? Czy masz tylko papier? Wiesz, jak masz papier tylko, ok? To usiądź i się poważnie zastanów. W czym Ty w ogóle jesteś? Co Ty w ogóle masz? Bo może masz papier tylko. I dwa imiona i jedno nazwisko, wiesz. Bo to nie o to chodzi. Odpowiednio to wszystko sobie poukładamy. Dalej, o czym chcę powiedzieć, to miejsce Boga w małżeństwie. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Bóg w małżeństwie jest niczym główny filar. Główny filar. Dlaczego w ogóle my mówimy o tym, że małżeństwo mieszane, małżeństwo, gdzie jest dwoje ludzi, gdzie jedno jest odrodzone z Bożego Ducha, a drugie nie, to jest coś, co jest absolutnym niewypałem. Dlaczego? Bo tam nie ma filaru. Bóg w małżeństwie stoi jak główny filar podtrzymujący świątynię. Rozumiecie? Pamiętajcie, Bóg w małżeństwie to główna postać. Główna postać. Główna postać. Małżeństwo musi się kręcić wokół tego filaru. Tak musi małżeństwo chodzić. To wokół niego toczy się życie. Jego prawdy są wytycznymi do każdej decyzji życiowej małżeństwa. Prawdy Boże są wytycznymi. To nie ma czegoś takiego, że małżeństwo, ono jest strukturą poza prawdą Bożą. Rozumiecie? Dlatego jak ja w ogóle rozmawiam o małżeństwach, to mnie interesują tylko małżeństwa. Ja w ogóle to, o czym my mówimy, to mówimy o małżeństwach ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Bo ja w ogóle nie biorę pod uwagę małżeństw, które nie są odrodzone z Bożego Ducha. To mnie w ogóle nie interesuje i nas wszystkich nie powinno interesować. To nie traktujemy tego w ogóle w jakiś taki sposób ważny. to Bóg jest rozjemcą i ratownikiem w małżeństwie. To jest rozjemca i ratownik. To do Niego małżonkowie uciekają, to w Nim się chronią. Rozumiecie? To On ich broni. Ja będę o tym za chwileczkę potem więcej mówił. To nie mąż przed żoną i żona przed mężem się broni, tylko to Bóg ich broni przed sobą nawzajem. To jest w ogóle bardzo poważne, co do Was teraz mówię. Bóg to spaja, Bóg to broni, bo to jest coś, co poddałeś Bogu. Małżeństwo musi być poddane Bogu. Ono musi być poddane Bogu. I prawda Boża, prawdy Boże muszą być granicami małżeństwa takimi samymi, jakimi są dla indywidualnej osoby. Bo Słowo Boże mówi, że opuści syna, ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, będą jednym ciałem. A więc następuje połączenie dwóch organizmów. I to, co jest dla jednego organizmu ważne, musi być ważne dla drugiego organizmu. Granice w Twoim życiu są granicami prawdy i miłości i granice Twojego małżeństwa są takimi samymi granicami. Małżeństwo się porusza w prawdzie i w miłości. Nie ma wyjścia. To, co małżonkowie mają robić przede wszystkim, to modlić się o siebie. Czyli dbać o siebie na poziomie ducha. To jest w ogóle pierwsze zadanie, jeżeli chodzi o małżeństwo. Kiedy wchodzisz w związek małżeński, to stajesz się pierwszym stawiennikiem swojej żony, stajesz się pierwszym stawiennikiem swojego męża. Jesteś pierwszym wstawiennikiem. To Ty się zajmujesz tym, żeby odpychać demony od swojego małżonka czy małżonki. To Ty proklamujesz zdrowie nad jego ciałem. To Ty ustanawiasz sukces w jego życiu. Rozumiesz? Jesteś jego pierwszym stawiennikiem. To Ty stajesz między nim a diabłem. To Ty gromisz diabła w życiu Twojego małżonka. To Ty to robisz. To jest Twoja robota. Już nie robisz tego tylko o siebie, ale robisz to teraz o niego. Tak jakbyś to robił o siebie. Tak samo jak o siebie. Każda dziedzina życia ma być ustanowiona w duchu w małżeństwie. Każda dziedzina życia. Ją się ustanawia w modlitwach. Ją się proklamuje. Rozumiesz? Każda dziedzina życia musi być ogłoszona w duchu i otoczona w ogóle systemem modlitwy wstawienniczej. I każda dziedzina życia musi być prowadzona za pomocą duchowych prawideł. W małżeństwie obydwoje małżonków musi szukać Bożego prowadzenia, tak? Jeżeli chodzi o każdy aspekt związany ze wspólnym życiem teraz. Wcześniej szukałeś Bożego prowadzenia tylko w związku z własnym życiem. Teraz szukasz Bożego prowadzenia w związku z Waszym życiem. Boże, jak mamy żyć? Boże, jak mamy jeść? Jak mamy pić? Boże, jak mamy uprawiać seks? Boże, jak? Ucz mnie, Boże, teraz. Ucz mnie tego, Boże. Rzecz następna. Co w małżeństwie jest najważniejsze? Jest 8 takich podstawowych elementów, które ja odnalazłem przez moje doświadczenie prawdy. I pierwsza rzecz to jest zorientowanie na siebie nawzajem. I to jest decyzja. Decyzja o zorientowaniu na siebie nawzajem. To jest trudna sprawa pod jakim względem? Żyjąc samemu i żyjąc w szeregu różnych patologii życiowych, przechodząc różnego rodzaju traumy życiowe, człowiek jest skoncentrowany na sobie, czy chce, czy nie chce. Jak się później nawracasz, tak? to wielokrotnie jesteś nadal skoncentrowany na sobie, chociaż troszkę z innej strony. Nie na zasadach już takich, w zasadzie egocentrycznych, ale jednak na zasadach samorealizacji, mimo wszystko. I teraz decyzja o zorientowaniu na drugiego człowieka to jest taka kluczowa rzecz w małżeństwie. Tak naprawdę jest to decyzja o najwyższej formie szacunku do drugiego człowieka. I to jest coś, czego człowiek się musi uczyć. Ja się tego uczyłem i dalej się tego uczę. Nie jestem w tym doskonały jeszcze. Uczę się tego i będę w tym coraz lepszy. Ale zorientowanie na siebie nawzajem jest kluczową rzeczą. Po drugie, chęć przebywania razem. Chęć wspólnego przebywania razem. Jakby obopólna chęć przebywania razem. W małżeństwie musi być głęboka chęć bycia razem. Co to znaczy? To znaczy, że ja wybieram bycie z partnerem, a nie samemu. Ja, dokonując wyboru, bo nie zawsze jest wybór, ale kiedy wybór jest, to wybieram bycie razem, a nie bycie samemu. Rozumiecie? Na każdym kroku. Jeśli mam do wyboru być osobno, a być razem, to wybieram być razem. Zawsze. Jeśli mam do wyboru być daleko, a być blisko, to wybieram bycie blisko. Tak to działa. To jest bardzo ważne w małżeństwie. To jest mega ważne. Po trzecie, to jest zainteresowanie sobą nawzajem. Ludzie się muszą sobą interesować. Sobą, swoją osobowością, swoimi przeżyciami. Interesować się, intymnie interesować się. Interesuje mnie Twoje życie, interesuje mnie Twoje ciało, interesuje mnie Twój umysł, interesuje mnie Twoja emocja, jedna, druga, to mnie interesuje. To w małżeństwie jest mega istotna sprawa. Każdy fragment drugiego człowieka ma Ciebie interesować. Każdy fragment. Po czwarte, to jest stwarzanie drugiej osobie przestrzeni poczucia bezpieczeństwa. Kiedy Ty decydujesz, że Ty będziesz stwarzał tej osobie poczucie bezpieczeństwa. Ty może nie wiesz, czego ona potrzebuje jeszcze. Ty może nie wiesz, co dla niej oznacza to poczucie bezpieczeństwa. Ale Ty musisz tych rzeczy się dowiadywać. W rozmowach, w relacjach, w modlitwie i zacząć to stwarzać. Nie patrzeć, że ktoś Ci to stworzy, tylko Ty masz stwarzać. Ty masz stwarzać. Piąta rzecz to jest otwieranie się przed drugą osobą. Otwieranie się przed drugą osobą to jest... Różni ludzie mają różnie. Dla mnie to mega trudność była. Ja dzisiaj robię duże w ogóle przełomy w tej dziedzinie. Ale otwieranie się przed drugą osobą jest mega istotne w małżeństwie. Czyli ja chcę, żebyś mnie poznał. Ja chcę, żebyś mnie poznała. Rozumiesz? Nie na zasadach takich, że powiem Ci o sobie coś, pokażę Ci coś, a czegoś Ci nie pokażę. Nie, właśnie Ci pokażę coś, co może być dla Ciebie trudne. Co może być dla Ciebie kurczę dziwne. Ale chcę, żebyś to wiedział. Chcę, żebyś to wiedziała. Chcę, żebyś znał moje popieprzenie. Chcę, żebyś wiedziała, co ja mam i z czym się borykam. Chcę, żebyś to wiedział. Chcę, żebyś to wiedziała. Bo to jest coś, co nas połączy. To nas połączy. Dlatego tak ważna jest otwartość. Ludzie, czy Wy wiecie, że masę rzeczy w małżeństwach nigdy się nie mówi, nigdy się nie opowiada, nigdy się nie wchodzi w pewne aspekty, bo człowiek się boi, że nie będzie zrozumiany, że nie będzie zaakceptowany, że zostanie odrzucony, że pokażesz się z takiej strony po prostu, że no kurczę, no z takiej strony jak się pokaże, to już jest klop na wiankach, człowieku, to w ogóle cała moja męskość padnie. Tak? Co teraz robisz? No ale musisz zaryzykować. Dlaczego wam o tym mówię? Bo to przeżywam, bo też w taki sposób w ogóle podchodzę i tak się uczę. Nie? I to jest dla mnie ważne. Też to, jak ja to teraz przeżywam. Dalej to jest praktyczna dbałość jedno o drugiego. Praktyczna dbałość. Nie dbałość teoretyczna, ale praktyczna dbałość. Tak? Co z tego, że ty mi powiesz, że mnie kochasz, rozumiesz? Jak w ogóle ja nie mam czasu, żeby coś ubrać, a ty mi nie wierzysz. Weź mi uwierz. Może mi coś uwierz. Może zrób coś. Może ja coś. Rozumiesz? To jest praktyczne, to jest coś praktycznego, praktyczna dbałość. Szukam czegoś, w czym mogę zadbać o drugiego człowieka. W aspekcie takim, albo w aspekcie innym. Ja muszę się też dowiadywać od człowieka, czego on potrzebuje. Muszę obserwować. Tak? Muszę być czujny na to. Siódma rzecz to jest rozbudowa kultu czułości. W ogóle kult czułości to jest w ogóle cała historia związana. To jest cała historia, ona się przejawiać ma w każdym aspekcie małżeństwa. Czułość. Czułość to nie jest doraźna rzecz. Będziemy czuli dzisiaj dla siebie wieczorem. W ciągu dnia nie będziemy czuli, wieczorem będziemy czuli. Załącza nam się przecież program czułości po godzinie 19 tam godzinie. Nie. Czułość to jest coś, co jest ustanowione w życiu człowieka jako kultura. Małżeństwo to jest jako kultura. Kultura czułości. Boże, naucz mnie tego. Ktoś mówi, ale ja taki nie jestem, wiesz. Faceci czasem mówią, ja taki nie jestem. No, to nieprawda, że taki nie jesteś. No, jesteś taki, jaki chcesz być. Powiem ci w ten sposób. Taki, jaki chcesz być. Przecież dopiero skończyliśmy warsztaty wiary. Ludzie, wy wiecie, że możemy zrobić ze sobą wszystko, tak? Byłem u lekarza, zbadał mi ciśnienie, takie ciśnienie, jakie sobie ustanowiłem. Człowieku, to ta dozewka. Przecież takie chcę mieć ciśnienie, mam takie ciśnienie. Chcesz mieć takie ciśnienie? Jakie chcesz mieć ciśnienie? Ustanów sobie jakieś. Tylko nie takie, jakbyś mi oddawał to ustać. Tak jest dobre na swój wiek. Przeczytaj sobie w książce, ile tam masz mieć. Tak? Moje jest 130/70 i 130/70 mam. 20 lat temu miałem 120/80, teraz mam 130/70 i tak będę leciał, tak? Zawsze moje ciśnienie będzie prawidłowe. Takie chcę mieć, takie będę miał. I tak mogę robić z każdym aspektem swojego życia. Tak? Z każdym aspektem. I ja mogę wytworzyć kulturę czułości. Bez względu na to, tak? Czy ja jestem taki, czy ja jestem inny. Mogę zmienić w każdej chwili. Możesz się zmienić. Ósma rzecz to jest życie seksualne, przenikające wzajemną relację. To nie jest życie seksualne też od jakiegoś aktu do aktu. Wiesz, o co chodzi. Ja dzisiaj o tym nie mamy na to czasu, bo dzisiaj tylko robimy taki rys, ale jedne warsztaty, jedną sesję spędzimy tylko na temacie życia seksualnego, ponieważ to jest mega istotne. Natomiast w małżeństwie życie seksualne jest ściśle połączone z czułością. Nie ma czegoś takiego, że jest czułość bez życia seksualnego, życie seksualne bez czułości. To jest ciąg wydarzeń, ciąg wypadków. Rozumiecie? To się ze sobą przenika. Często ludzie mnie pytają, to ile się mam kochać z moim mężem? Ja mówię, non stop. Ile dacie radę? Tak? Ile dacie radę? Dzisiaj przeczytałem w internecie bardzo ciekawą informację. Taka była, proszę Ciebie, tablica. Stała tam taka sobie rysunek takiej dziewuchy z warkoczami i było napisane tak. To jest Małgosia. Małgosia ma bardzo dobry pomysł na małżeństwo. Małgosia twierdzi, że nie wypuszcza się chłopa z domu z pustym żołądkiem i pełnymi jajami. To już Małgosia ma bardzo udane małżeństwo. Prosta sprawa, człowieku. Filozofia Małgosi. Tak? Co się stało? Co się stało? Bóg jaja stworzył. Byłoby wcześniej. Czasami ja to jestem w szoku, bo rodzice dzieci się zachowują. A! Co się, co a? Jakbym powiedział o nosie, to było a, halleluja, mamy nos. Jaja nie mamy. Szok. XXI wiek, środek Europy. Jezus miał jaja. Osiem elementów, które muszą funkcjonować w małżeństwie. I tutaj nie ma co tego rozkładać na jakieś dziwaczne części. Po prostu trzeba żyć. Żyć. To jest normalne życie. Chcę teraz powiedzieć o głównych zagrożeniach dla małżeństwa. Pierwszym, największym zagrożeniem dla małżeństwa jest życie samodzielne, czyli ucieczka w siebie. To zabija małżeństwo jak rak. Ucieczka w siebie. Chrześcijanie to różnie nazywają. Mówią, ja mam taki czas z Bogiem, tak z Bogiem spędzam czas. Paweł dawno to wyrównał. Paweł wyrównał to prawie 2000 lat temu. Prawie 2000 lat temu wyrównał. Opisał w liście do Koryntian. Powiedział, niech mąż oddaje żonie, co jej się należy, a żona mężowi. Jedynie z przerwą na modlitwę lub czas postu, a potem niech wracają. Rozumiesz? Ja jeszcze nie słyszałem, tak? Żeby ktoś miał takie intensywne życie modlitewne, na przykład miesiąc. Miesiąc życia modlitewnego, ucieczka w siebie, nie jesteśmy blisko, tak? Modlimy się teraz i pościmy. To jest bzdura. Wcale nie modlisz się i nie pościsz. Po prostu uciekasz w siebie, bo ci tam wygodnie. Przyzwyczaiłeś się do tej klatki. To jest wielkie zagrożenie dla małżeństwa. Życie samodzielne. Życie samodzielne różnego rzędu. Wiecie, może być bardzo duże natężenie zawodowe, bardzo duże natężenie w służbie, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że te sprawy są związane z naszymi decyzjami. Nie wolno nam uciekać w siebie. Okej? Ja nie robię takich rzeczy, że kiedy ja mogę być razem, kiedy mogę rozmawiać, kiedy mogę być jakoś blisko, że ja w tym czasie sobie planuję moją komorę modlitewną. Okej? Tak nie działa. Planuj sobie komorę modlitewną tak, żebyś nikomu nie przeszkadzał. Żebyś nie przeszkadzał twojemu życiu. Okej? Planuj sobie komorę. Nie ma żadnego problemu. Komora jest priorytetem życia, ale miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Okej? Jezus miał swoje komory. Jezus potrafił iść, urwać całą noc albo cały dzień, odseparować się, ale co robił Jezus? Z powrotem do nich wracał. Ja nigdy nie czytałem o tym, tak? Że Jezus rozmawiał z nimi 15 minut dziennie, a resztę się modlił. Czytałeś o tym kiedyś? Pokazane jest, że Jezus szedł na swoją górę, wracał za jeden dzień i dalej heja do przodu. Był z ludźmi. Amen? Tak jest małżeństwo. Życie samodzielne, czyli ucieczka w siebie, to pierwsze bardzo poważne zagrożenie dla małżeństwa. Druga rzecz to próba samorealizacji w relacji małżeńskiej. Małżeństwo nie jest po to, żeby się samorealizować. Nie po to jest małżeństwo. Małżeństwo to jest coś, co jest wspólne. Więc ja nie wchodzę w małżeństwo, żeby się zrealizować. Ja powiem tak. Ja muszę być zrealizowany, żeby w małżeństwo wejść. Ja w ogóle muszę być zrealizowany wewnętrznie. W małżeństwo się nie wchodzi, żeby sobie wyleczyć deficyty. Znajdę sobie kogoś, kto mnie teraz pokocha i mnie uleczy. Rozumiesz? Mnie nie leczy małżeństwo. I małżeństwo nie może leczyć. Małżeństwo nie ma siły leczenia. Tak? Krzyż ma siłę leczenia, a nie małżeństwo. Małżeństwo ja wchodzę, ponieważ ja wchodzę we wspólnotę. We wspólnotę. I nie będę tam się realizował samodzielnie, tylko ja będę budował drugiego człowieka w tym małżeństwie. A drugi człowiek będzie budował mnie i to się nazywa popularnie miłość. Miłość nie szuka swego, czyli w miłości nie ma samorealizacji. W miłość wchodzimy zrealizowani. Bo realizacja jest w Chrystusie Jezusie. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważna informacja. W Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie. Po trzecie, tworzenie paranoicznych wizji zamiast rozmów o danych sprawach. Ja na to chorowałem osobiście. Tworzenie paranoicznych wizji. Co on myśli, co ona o tym sądzi, a jak zrobię to, to jak ona zareaguje, a jak postąpię tak, to jak on zareaguje. Są paranoje. Paranoje. To nie tak działa. W małżeństwie nie tworzymy paranoi, w małżeństwie rozmawiamy. W małżeństwie poruszamy tematy, tak, które dotyczą naszego życia, a nie tworzymy paranoi. W małżeństwie nie ma domysłów. Domyśl się, o co mi chodzi. Powinieneś wiedzieć. Jak powinienem wiedzieć, jak mi nie powiedziałeś? Nie powiedziałeś, tak? Jak powinienem wiedzieć? Nie wiem. Powiedz mi. Nie będę niczego tworzył. Ja się przejechałem na paranojach, musiałem być uwalniany, musiałem w ogóle przejść zmiany myślenia, okej? Bo się zastanawiałem, a co Agata myśli, a jak ona tak, a jak tak, rozumiesz? To paranoja lękowa powstają w człowieku. To jest wielkie zagrożenie dla małżeństwa. Po trzecie, lęk przed odrzuceniem i poniżeniem. Jeżeli ja się otworzę, zostanę poniżony, zostanę odrzucony, zostanę zdyskredytowany. Co mi się stanie, jak się otworzę? Nie wiem, co ci się stanie. Ale wchodząc w małżeństwo, ja muszę zaryzykować. Ja się bardzo bałem otwierać, tak? Wolałem w pewien sposób jakby ogarnąć szybciutko wszystko, raz, niż w jakikolwiek sposób na przykład wchodzić we wspólnotę decyzyjną czy jakąś inną. To dla mnie łatwiejsze. Prawda? Z moją mentalnością przywódcy w ogóle to nie ma żadnego problemu, czy pójdę, zarządzę, ustawię i tak dalej. A tu się okazuje, że to nie do końca tak jest. Tu chodzi o to, że ja muszę wejść we wspólnotę. Pewną formę zależności. Ja nie mogę się bać, że będę odrzucony i że ja będę poniżony. Bo miłość, ja muszę wierzyć w miłość, że ta miłość to wyklucza. Że jeżeli ja jestem kochany, tak? Ja w ogóle muszę wierzyć, że jestem kochany w małżeństwie. Jestem kochany. Ja jestem kochany. Jak ja jestem kochany w małżeństwie, to ja mogę, tak? Iść tam, gdzie się boję pójść. Ja się mogę otworzyć na to, czego się boję otworzyć. Ja zwalczam ten lęk przed poniżeniem, przed odrzuceniem. Przez to, że się otwieram, że wchodzę. Bo jak tego nie robię, trwam w tych lękach, to jest zagrożenie dla małżeństwa. Potężne zagrożenie. Kolejną rzeczą, kolejnym wielkim problemem w małżeństwie jest tak zwana samoobrona, czyli to, że ludzie się bronią przed sobą. To jest obrona. Bronię się. On jest uzurpatorem, ona jest uzurpatorem, ja się bronię. Mam system obronny. Najczęściej jest to atak albo forma wycofania, to zależy. U jednych atak, u innych wycofania. Ale to jest obrona, bronię się. W małżeństwie się nie bronimy. W małżeństwie się nie bronimy przed sobą nawzajem. W małżeństwie jest Bóg. W ogóle to jest taka przestrzeń, gdzie się uczymy tego, że to On jest w tym całym temacie. Boże, ja przynoszę Tobie to. Boże, ja nie potrafię się porozumieć z moją żoną. Boże, ale jak ja będę dalej bronił się przed moją żoną, to ja polegnę w tym wszystkim. Tak? Bo będę cały czas tworzył, będę cały czas wyciągał z siebie jakieś systemy obronne. To mi wreszcie rozpieprzy totalnie tę relację. Samoobrona to wielki wróg małżeństwa. Wielki wróg. Dalej brak powierzenia się, czyli niezależność. Kolejna rzecz, z której wychodzę krok po kroku. Niezależność. Ten niezależny. No i dobrze, że jesteś niezależny. Ale wchodząc w małżeństwo musisz uczyć się zależności. Się uczy zależeć. Uczę się zależeć. Wielokrotnie ryzykownie to robię. Wielokrotnie muszę przejść przez jakąś, muszę zwalczyć jakiś lęk. Ale muszę to zrobić. Muszę się nauczyć powierzać. To nie znaczy, że to polega na tym, że każdą dziedzinę życia gdzieś się składa przed drugim człowiekiem, bo tak też nie jest. To tak nie działa. Bo są dziedziny życia, w których funkcjonujesz. No, to jest bardzo proste. Prowadzisz jakieś życie zawodowe. Masz jakieś życie zawodowe, tak? No przecież nie bierzesz męża czy żony jako współpracownika do tej dziedziny stricte w ten sposób, że na niego składasz odpowiedzialność, która należy do ciebie. No nie zrobisz tego. No nie zrobisz tego. No to nie na tym polega to powierzenie. Ale przyglądasz się na wasze życie i patrzysz, gdzie, w jakiej formule jesteś w stanie jesteś w takim problemie niezależności w ogóle. Gdzie ty nie zależysz, a powinieneś zależeć. Powinieneś wejść w tą wspólnotę zależności właśnie. Liczyć się ze zdaniem czyimś. Ja się uczę liczyć ze zdaniem. Uczę. To jest bardzo trudne dla mnie. Na przykład liczyć się ze zdaniem. Na przykład, rozumiecie? To nie jest, to dla kogoś może być proste, dla mnie nie jest proste. To nie jest proste dla mnie. Bo ja w swoim życiu tak się obroniłem w ogóle przed lękami, że po prostu jakby odsunąłem się w to miejsce przewodzenia ludźmi i sobie z tego miejsca byłem daleko. No ja już o tym wam opowiadałem. I sobie tam z daleka zarządzałem i no nie muszę być blisko, więc nie muszę się powierzać, nie muszę zależeć, tak? A dzisiaj się tego właśnie uczę. Idzie mi różnie. Ale do przodu cały czas. Cały czas mam progres. Ale nie jest to proste. Jest to takie, jakby nie jest to dla mnie takie przejście hop siup, ja już jestem po prostu totalnie, sobie potrafię się powierzać. No, bo uczę się po prostu tego. Ale ten brak powierzania się Czyli ta niezależność to jest potężny wróg małżeństwa, bo to rozdziela małżeństwo, rozbija na dwie części. Okazuje się, że ty żyjesz sobie, ja żyję sobie i super mamy, tak? Ty uciekasz w siebie, ja uciekam w siebie, mamy wspólne rzeczy, jesteśmy profesjonalistami i damy sobie radę. Tak? Siódmy element bardzo poważnego problemu, to jest bardzo poważny problem, to jest omijanie Bożych praw w relacji i życiu codziennym. Przeskakujemy sobie Boże prawdy i mówimy, nic nie szkodzi. Właśnie szkodzi. Właśnie szkodzi. Małżeństwo jest otoczone Bożymi prawdami i ich się nie przeskakuje. Tak? Są granice, o czym mówiłem dzisiaj wcześniej i koniec. I w tych granicach chodzi również małżeństwo. I nie ma inaczej. I to w każdej dziedzinie życia. W tych drobnych dziecinach życia. Nie w jakichś wielkich tylko, rozumiecie? Tylko ja poruszam się w granicach prawdy i ja muszę każdą dziedzinę życia temu podporządkowywać. Przedostatnia rzecz to jest niechęć do zmian. Małżeństwo to ruchomy element. Zastój w małżeństwie to śmierć dla małżeństwa. Zastój to śmierć. Po jakimś czasie przestaje się używać swoich imion. Mówi się matka, ojciec. Mówi się Znacie to. Ktoś przyszedł do ciebie. Edward mam na imię. Ale znacie to. Znacie to. Najczęściej z waszych rodzin to znacie. Od rodziców, od dziadków. Wiecie dlaczego? Bo to ludzie zimnego chowu. My w większości przypadków jesteśmy tym pokoleniem już, powiedzmy drugim, ale tamte pokolenie to pokolenie zimnego chowu. To rzadko ludzie tamtego okresu, jak nasi dziadkowie, to byli ludzie, którzy byli wychowywani w czułości. Wojny, obydwie wojny, tak rozpieprzyły te pokolenia, że się w głowie nie mieści. Przecież zobaczcie, w większości domów, tak, pokoleń powojennych, to wiecie, jak pamiętacie, jakie były tematy? O pieniądzach, tak? Z czego będziemy żyć, ile mamy. Tak? Walka o to, żeby on nie pił. Walka o to, żeby ona się nie przypieprzała. Małżeństwa. I to nas wyprodukowało. Jesteśmy produktem. Większość z nas. Zimny chów. Tak? Rzadko kto był przytulany z tych ludzi. Też oni nie wiedzieli, jak to robić. Małżeństwo musi być gotowe na zmiany. Cały czas. Cały czas musi być ruch. Małżeństwo musi być podsycane. Tam się musi cały czas dziać coś. Cały czas. Ono musi być w ruchu. Małżeństwo nie może się opierać tylko na tym, już mamy dom, mamy dzieci, teraz będziemy to wszystko sobie tak robić tutaj, tu dzieci do szkoły, tu zrobimy to. Nie. Małżeństwo nigdy się nie może zamienić w firmę. Ono nigdy się nie może zamienić w jakąś w ogóle, jakąś taką instytucję, która, bo to w ogóle zacznie zaprzeczać tej filozofii, o której ja mówiłem na początku, że ono jest stworzone do przepływu miłosnego, do głębokiej, intymnej relacji. Zaraz się zrobi z tego małżeństwa, proszę ciebie, kurczę, instytucja jakaś, wiesz. Do zarabiania pieniędzy, do wychowywania dzieci, do robienia tam czegoś, wiesz, to takie... I co to w ogóle jest, tak? To taka jest rodzina, najważniejsza komórka społeczna. To ja olewam takie życie. Ty. To w ogóle mnie nie interesuje tego rodzaju życie. To ja tego nie chcę. Tak samo jakbym nie chciał takiego Boga, który daje choroby, daje nieszczęścia, urywa nogi, człowieku inne rzeczy robi. Wiesz, o co chodzi? To po co nie taki Bóg. Tak? tu z masonem zostanę, człowieku, i nic innego. Przynajmniej będę miał wybór jakiś tam. Będzie przynajmniej, wiesz, fajnych ludzi poznam. I ostatnia rzecz to jest niechęć do pracy nad duszami swoimi. To, że jesteś w małżeństwie, to nie oznacza, że masz się nie zmieniać. To nie oznacza. Ja dzisiaj robię naprawdę tylko taki globalny wstęp do tego. Za miesiąc będę mówił o predyspozycjach mężczyzny, odrębnie o predyspozycjach kobiety, o uwarunkowaniach, o tym, jak oni mają funkcjonować osobno, wpływać na siebie. Bo natomiast dzisiaj musimy te rzeczy sobie pokazać wyraźnie. Praca nad swoją duszą jest czymś mega ważnym w małżeństwie. Przyglądamy się na wzajemne relacje i też jesteśmy probierzami siebie nawzajem. Probierzami. Ja patrzę w moim małżeństwie na siebie i ja przyglądam się, jakie zmiany są potrzebne. Mi, jakie są potrzebne zmiany. Ja chcę, żebyśmy razem się zmieniali, ale ja najpierw zaczynam od siebie. Ja w ogóle w swoim życiu zawsze najpierw zaczynam od siebie. Największą pracę wykonuję zawsze nad sobą. Czasami się wtaczałem jak walec pod górę w tym wszystkim, ale się wtaczałem. Ale od siebie, tak? Ja nie mogę nie od siebie. Bo ja tak w ogóle zawsze wiem, że jak zacznę od siebie, to jakiś grunt zbuduję. Ja będę coś miał, tak? Ja coś ukręcę, ja już na czymś stoję. Zawsze od siebie. A więc musisz pracować nad duszą swoją w małżeństwie. Nie ma, że jestem już w małżeństwie, już super, halleluja, w małżeństwie jestem. Mam papier. Przecież to dupę można wyczyć tym papierem, bez przesady, no kurczę. Trzeba się zmieniać. Zmieniać. Indywidualnie się zmieniamy, tak? I w małżeństwie też przyglądamy się, jak my się mamy zmieniać. Bo mamy być dla tej drugiej strony miłości. Miłość nie szuka swego, to szuka cudzego w takim razie. Uczę się szukać. Uczę się tego szukać. I to są takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o małżeństwo. To jest to, z czym my musimy się zacząć zderzać na zasadach takich, że Boże, ja te rzeczy rozumiem, ja je w sobie sankcjonuję bardzo mocno. I nie wolno nam pomyśleć, że to jakoś nam przeleci. Ja was bardzo proszę, podejdźcie do tego poważnie, bo ja chcę, żebyśmy na dalszych naszych wykładach na ten temat już mogli brać pod uwagę konkretne predyspozycje człowieka. I żeby można było na nich pracować też na tych predyspozycjach. Że w ogóle przyglądam się, co ja mam, co winienem mieć, a co mam, tak? I jak ja muszę się w ogóle zacząć zmieniać, żeby to małżeństwo, ono naprawdę było wysokiej jakości. Wiecie, że w Królestwie Bożym jakość jest ważniejsza niż ilość, prawda? Jakość. Jakość. On cały czas na jakość stawia. No i to małżeństwo też musi mieć jakość. To nie jest jakość prawna, to nie jest jakość natury społecznej, moralnej, nie. To jest w ogóle jakość jego rzędu. On swoim sercem mierzy tą jakość. Tak? I o tym dzisiaj rozmawiamy. Chcę, żebyście te rzeczy wzięli sobie gdzieś mocno, mocno do serca i żebyśmy dzisiaj mogli tą podstawę sobie usankcjonować w duchu. Żeby to było już nasze. Wstańmy proszę. Ojcze, modlimy się teraz. Dziękujemy Tobie za to, co zostało powiedziane. Ojcze, ja chcę teraz, aby każdy człowiek głęboko to przyjął do swojego serca. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa wywarły wpływ na ludzi. Aby one regulowały, Ojcze, to, co gdzieś diabeł, ten świat, nasze doświadczenia chore do tej pory nam powykrzywiały. Ojcze, ja chcę, żeby wszystko to, co zostało wykrzywione, było prostowane przez Twoją prawdę. Modlę się o to, Duchu Święty. Ojcze, ja wiem, że to nie jest tylko kwestia przyjęcia tego umysłem. Ojcze, ja wiem, że my musimy to przeżywać. Ojcze, ja modlę się, abyśmy przeżywali te rzeczy na każdym poziomie, zacząwszy od ducha, poprzez naszą duszę, Ojcze, i żebyśmy odczuwali to w naszych ciałach. Ojcze, ja modlę się o to, bo tak skonstruowałeś, Ojcze, małżeństwo. Ojcze, dziękuję Ci za to. Ojcze, ja się modlę o każdego z nas. Ojcze, ja chcę, aby ludzie, którzy jeszcze nie weszli w małżeństwo, ugruntowali sobie te prawdy, Ojcze, i wchodzili z zupełnie świeżym, czystym potencjałem. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie, którzy już są w małżeństwach, brali te rzeczy, żeby korygowali, Ojcze, to, co w ich życiu się dzieje, żeby ustanawiali Twoje prawidło. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi, którzy zostali poranieni na różnych poziomach małżeństw. Ja chcę, Ojcze, żeby oni mogli korzystać z tego i mogli na podstawie tego przyjąć swoje uzdrowienie. Ojcze, ja dziękuję Ci za każdą miłosną relację. Za każdą miłosną relację, małżeńską miłosną relację. Modlę się o to i dziękuję Tobie za to. Niech to kwitnie, niech to się rozwija. Ojcze, ja powołuję kolejne miłosne relacje, Ojcze. Miłosne relacje małżeńskie. Tu w Kościele Mocy i w Zespole Apostolskim Obóz Boży. Ojcze, ja chcę, żeby te rzeczy powstawały. Ja chcę, żeby one się rozwijały, Ojcze. Ja chcę, żeby one świeciły, Ojcze. Niech małżeństwa tutaj, Ojcze, błyszczą, Ojcze. Niech ta miłość będzie widoczna i odczuwalna, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.